Witajcie moi kochani w kolejnym odcinku Kuchennych Rewolucji. Dzisiaj odwiedzimy sobie bar Agata. No i zobaczymy, co tam będą mieli nam do zaoferowania. Wybrałem ten odcinek, bo zaciekawiło mnie, że w tym takim wstępie, co zawsze jest w Kuchennych Rewolucjach, powiedzieli, że to jest chyba państwowe, w sensie pierwszy raz chyba mamy do czynienia nie z prywatnym przedsiębiorstwem. Więc jakby ciekawe, że w ogóle Magda Gessler tam będzie. Nie wiem, ciekawi mnie to po prostu. I jest to bar mleczny, nie wiem widzowie, możecie się pochwalić w komentarzach, czy wy znacie jakiś dobry bar mleczny, czy jecie często w barze mlecznym. Jak ja słyszę bar mleczny, to kojarzy mi się zjadliwe i tanio. O to chodzi. Zobaczymy, czy tak będzie tutaj. Także bez zbędnego przedłużania, lecimy. Gorzów Wielkopolski to jedna ze stolic województwa lubuskiego i miejsce o kilkusetletniej historii. Położone nad Wartą miasto zamieszkuje dziś ponad 100 tysięcy mieszkańców, z których część może pamiętać początki baru mlecznego. Ciekawa bardzo budowla, zastanawiam się, co to jest. Widzowie, jeśli mieszkacie w Gorzowie Wielkopolskim, to możecie dać znać. Założony w połowie lat 60. bar zmieniał lokalizację, ale długo bywał miejscem bardzo lubianym. Stare dobre czasy doskonale pamięta Marzenna. W barze pracuję od 81 roku. No 42 lata, zaczynałam jako kucharz, potem byłam szefową kuchni. Pracuję w barze Agata całe życie. Córka ze mną pracuje. Wychowałam się w barze Agata. No bardzo fajne, że taki pokoleniowy bar. I też zaciekawiło mnie imię Marzenna, że wiecie, że nie Marzena, tylko Marzenna. No, nie spotkałem się chyba z Marzenną, pisane przez 2 N. Z Marzenną oprócz córki pracuje jeszcze między innymi Halina. Jako szefowa jest super, naprawdę. To już ja jej powiedziałam kiedyś, że to jest druga szefowa w moim życiu, co jest naprawdę super. No bar Agata to jest takie kultowe miejsce, bo to jest jedyny bar, był i jest do dzisiaj w naszym województwie, że każdy może do niego przyjść i każdego na niego stać. No, czyli jeden z tych warunków jest spełniony. Jest tanio, przynajmniej zakładam, że skoro tak mówi, tak jest. Czy jest smacznie, bo wiecie. Jeśli coś jest wystarczająco obrzydliwe, to nie jest warte nawet zjedzenia za pieniądze, a nie, że tanio. Jakby ci mieli zapłacić, to i tak byś nie zjadł. Są takie miejsca, prawda? Od 1991 roku właścicielem baru mlecznego Agata jest klub piłkarski kobiecy. Jestem prezesem klubu TKKF Stylon od wielu lat. Nie było nigdy tak źle jak w tej chwili. Uwielbiam państwowe spółki, co nie? Bar mleczny należy do klubu kobiecego TKKF Stylon. No to jest normalne, nie? Nie było tak niewielu klientów. Nie wiadomo, czemu ludzie przestali do nas przychodzić. Kuchnia się nie zmieniła, kuchnia jest ta sama, jaka była. No, niby sobie chwalą nasze pierogi, nasze naleśniki, no ale nie ma takiego zbytu, nie ma obrotu, jak był kiedyś. Były najlepsze pierogi w mieście, najlepsze kluski leniwe, najlepsze jajeczne, najlepsze kakao ciepłe z bułką, z dżemem. Cała historia Gorzowa, to bar Agata. Martwi mnie to, że taki kultowy bar i przestanie istnieć. Jednak tyle lat się pracowało w tym barze, ma się takie i dobre, i złe wspomnienia. No 40 lat, nie? Całe życie. Drugi dom. No, współczuję, bo w sumie widać już, że łzy się jej do oczu zbierają, bo no, całe życie tam spędziła praktycznie, więc mam nadzieję, że tutaj się coś ugra. Ale nie, to jest, nie wiem, bardzo mnie ciekawi ta sytuacja, że po prostu do państwowego jakiegoś baru Magda Gessler przyjdzie. Bar miał pracować na piłkę nożną kobiet. Są takie dni, że przychody w barze są mniejsze niż 200 zł. Ile? 177,5 groszy. No trudno. Prezes doszedł do wniosku, że trzeba jakoś bar uratować i mu dał menadżera. Od września zeszłego roku jestem menadżerem klubu sportowego, klubu piłkarskiego TKKF Sidon. Natomiast jeżeli chodzi o bar, jestem menadżerem od około 3 miesięcy. Od 3 miesięcy. Oj tak. Wyobrażacie sobie taką sytuację w prywatnym przedsiębiorstwie? Piłkarski klub kobiecy ma swój bar mleczny. Żeby go uratować, to wysyłają tam menedżera klubu. Nie wiem, to jest takie dziwne. No i że pan Bogdan ma uzdrowić bar i postawić na nogi. Powiem szczerze, że gdy tutaj przyszłem, zobaczyłem, co tutaj zastałem, no to można to nazwać, to jest głęboki PRL, tak? No ale pan Bogdan tutaj jest od marca i jeszcze nic się panu Bogdanowi nie udało zrobić. I on padł na pomysł, żeby przyzwonić do pani Gessler, pani Magdy. Uważam, że jeżeli pójdziemy dalej tą drogą, jaką obrałem, jesteśmy w stanie
przy pomocy najlepszych, że tak powiem, tak? Bo po to, pani Magda, tutaj poprosiliśmy o pomoc. Jesteśmy w stanie ten bar wyprowadzić na prosto. W skrócie, twój plan jest taki. Zaprosisz Magdę Gesser i to jest koniec planu. Bo z tego, co mówią, to nic się nie zmieniło póki co. No i kurczę, no faktycznie, no spójrzcie na zewnątrz chociażby na ten bar. No to wygląda trochę jak jakaś melina, nie? Nie zachęca za bardzo do wejścia. Bary mleczne kiedyś to była codzienność i namiastka domu. Ciekawa jestem, czy ten przypomina te, które znałam z dzieciństwa. Ła, jak tu gorąco. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Czy mogę poprosić właściciela lub właścicielkę? Pan menadżer albo kierownik baru. A właściciel uciekł? No prezesa nie ma, bo to jest państwowy bar. A czy to jest społem? Nie. Jest? Nie. A co za cholera? Zakładowe Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej. No ciekawe, ciekawe. Wiecie, bleble kultury fizycznej, a tutaj nagle będą mielone, zalane tłuszczem. 100 gramów tłuszczu na 50 gramów kotleta. Tego oczekuję właśnie. A pani jest kierowniczką? Kierowniczką, tak. Pani wygląda na kierowniczkę, pani siada. Pan menadżer na chwilę dla siebie na razie musi poczekać. Skoro ona jest kierowniczką, to po co ten menedżer w ogóle, skoro póki co... No dobra, powiem tak. Dobrze, że wpadł na ten pomysł, żeby zadzwonić do Magdy Gesslera, ale to jest chyba jedyna jego zasługa, to co? Ale może to będzie właśnie kluczowe. Ile lat pani tu jest? Pracuję 40 lat, proszę. No to proszę powiedzieć, jak to się ma wszystko, jak ludzie wchodzą, widzą taką tablicę, że supa kosztuje 2 zł, czyli musi być robiona z mrożonek. Nie. Ze świeżego? Tak. Jest dotowany bar? Tak. Bar miał dotację od państwa. A co jest tutaj takiego, że miałabym tutaj przyjść i zjeść? To znaczy, ja bym na przykład proponowała pierogi leniwe, bo... A ta zupa dnia? Zupa dnia jest dzisiaj akurat pomidorowa z makaronem. Te chcę leniwe i chciałabym ten kotlet jajeczny. A schabowy? Mielony? Mielony. Mielony. Trzeba. Proszę bardzo. Zupę można nalewać, za to placki będą na pewno pierwszej świeżości, podobnie jak kotlety. Skoro to po takich cenach chodzi, 2,90 tam chyba za zupę, nie? To naprawdę musi być bardzo niedobre, skoro ludzie tam nie chcą jeść. 2,90! Jezu Chryste. W sumie za, przeważnie w jakiejś restauracji za dobrą zupę to się zapłaci dosłownie 10 razy tyle teraz, nie? Czym jest zagęszczone? Jest na pewno trochę mąki i śmietana 18. To jest mama łyga, taka pomidorowa, pachnąca rozgotowanym makaronem i mąką. Ja gotowałam makaron al dente, szybko go odcedziłam. No nie wiem, może za długo był po prostu w zupie. Przypomina mi to gorzej niż komuna. Tradycja zobowiązuje, można by chyba powiedzieć. Pierogi leniwe. A gdzie jest bułka tarcza? No my robimy bez bułki tartej. Proszę? Bez bułki tartej robimy. Konsumenci bardzo lubią, chwalą sobie nasze leniwe i pierogi. Ale to bardziej deser, prawda? Tak. To ja muszę to jeść przed słonymi rzeczami, nie. Leniwe na ocenę muszą poczekać. Najpierw szansę dostaną kotlety. Ciekawe, że menedżer nawet się w sumie, nie wiem, czy on się w ogóle przywitał z Magdą Gesser? Czy on sobie tak chodzi, wiecie, sam zadzwonił po Magdę Gesser i teraz tak unika jej, bo wie, co ich czeka, tak? Więc stara się opóźnić swoją zagładę. W kuchni da się wyczuć zaniepokojenie. Czy słusznie? Kolor tych jajek jest straszny. Powinny być żółte. Dlaczego są burę? Nie wiem. Jajka są najgorszej kategorii. Pomieszane z ziemniakiem. Dałem się zjeść, ale bez entuzjazmu. No dla pani, to może pani Madzio faktycznie bez entuzjazmu. Ale dla kogoś, kto nie ma tyle kasy i zje sobie tak tanio coś, co jest chociaż zjadliwe, może być powodem do entuzjazmu, prawda? No jak to kotlety jajeczne. No po prostu bierzemy... No jajka klatkowe, jak to się mówi. Nie mamy jajek od rolników. Na razie jest mizernie. Co chyba wyczuwa pan menadżer? Kotlety mielone z łopatki. A co tu jest? Mięso, cebula. Jajko, bułka. Kolendro? Nie, raczej moje ramek. Czosnek, pieprz, sól. To jest dobre. Nie, dobra widzowie, szczerze, ja nie miałem ani trochę wiary, że cokolwiek tu będzie dobre według Magdy Gesser, bo no ciężko, żeby przy takich cenach coś było dobre dla Magdy Gesser. Jakoś takie jak ja pewnie, ale dla niej no to jestem pod wrażeniem, że z takim budżetem zrobili kotleta dobrego. Kurczę, ale bo ja naprawdę tego nie rozumiem. Znaczy rozumiem, że ten bar jest dotowany, tak? Z budżetu państwa, gminy, miasta, cokolwiek. Ale to miał być bar, który będzie zarabiał na drużynę piłkarską, tak? Więc jaki to ma sens? I pomyślmy sobie, że 100 zjedzonych zup to jest 290 zł. Przychodu, nie zysku, przychodu. To jest tragedia, to jest niemożliwe, żeby to jakoś zarabiało. No, to się broni.
No, cieszę się, że chociaż te milony smakowały. Strasznie grube ciasto, ale nie są złe. Dużo cebuli nakrywa wszystko. Farsz kwaśny, ale ja taki akurat lubię. Pierogi ruskie. Okej, tylko trochę za grube ciasto. Okej, widzowie, to ma potencjał. To ma potencjał naprawdę, bo to wskazuje na to, że te panie muszą mieć bardzo dobry smak, bo skoro z takim, skoro przy takich cenach są w stanie stworzyć coś, co smakuje Magdzie Gessler, no to pomyślcie, co będzie, jak no trochę to zmienią, bo naprawdę, myślę, że każda osoba wolałaby na przykład zjeść zarąbistą zupę za dychę, czy nawet za 20 zł, niż jakiś syf za nawet, nie wiem, 5 zł, nie? Tak mi się wydaje. Czego tu się boję jeść? No, czegoś takiego nie widziałam w pierogach. Grube ciasto, grubo pokrojone mięso, tak jakby stare kurczaki, w blenderze rozblendowane nie do końca. No, powiem wam szczerze, że to mięso w ogóle nie wygląda jak mięso, które było w pierogach, nie? Nie wiem. To wygląda paskudnie. Mi się nie chciało. Dajcie spokój. No tak robimy, nie? No może za grube ciasto, no może. Nie będę się kłócić, nie będę się sprzeczać. A dlaczego taki jest pan, co ma wąs i tak się mi przygląda i nie wiadomo, po co tu stoi? Gościu myślał, że wiecie, zadzwoni sobie Magdy Gessler, będzie tam stał gdzieś z boku, nie dosięgnie go rewolucja i coś takiego powiedział. Czemu ten pan z wąsem tak stoi i na mnie patrzy? No ale nic dziwnego w sumie, wyobraźcie sobie, że jecie i cały czas jakiś pan z wąsem na was patrzy. No, to każdy by się zdziwił, prawda? Pani Magda, na pewno piękna kobieta, bardzo mądra i wie o czym mówi, tak? Jak dla mnie, z perspektywy czasu i tych odcinków, które oglądałem w telewizji, autorytet. Autorytet chyba największy w tym kraju, jeżeli może nawet nie w Europie. Dobra, jeśli oni pod koniec, on i Magda Gessler nie będą parą, to ja nie wierzę w miłość. Tak szczerze. Mam nadzieję, że pod koniec tego odcinka zjedzą razem romantyczną kolację z pomidorową i pierogami ruskimi. Oś nie ruskimi. Mielone. A co pan tu robi? Jestem menadżerem w klubie i menadżerem baru. Tu? Tak. Tu się coś sportowego dzieje? Tak, pani Madziu, jemy kotlety mielone na czas. Mimo to, że nie jest stąd, wygrywa zawsze pewien Krzysztof z Dąbrowy, łysy. Bar jest własnością klubu sportowego. Tak, ale po co menadżer? Życie pokazuje, że taka osoba musi być, która w odpowiedni sposób kieruje tym, że tak powiem, interesem. 3 miesiące temu było 10 klientów przez 8... A teraz jest 40. A teraz jest 50. Tak pan uważa, że to jest jego zasługa, że z 10 jest 40? Gości i dlatego trzeba zatrudnić menadżera. Już. Pani Magdo, to nie jest tylko moja zasługa, to jest zasługa całego zespołu. O, dobra. Mam wrażenie, że pan przyszedł czas komuny, chociaż pan wygląda nie, trochę młodziej. Jestem daleki od tego, naprawdę. Ale pan gada tak jak za komuny. Pomagam tej dziewczynom, nadzoruję to, co się wyraża dzieje, tak? I wszystko powoli idzie w dobrym kierunku. Czyli ku świetlanej przyszłości. Co to jest takie brudne? Ja nie rozumiem, co idzie w dobrym kierunku. W sensie, skoro sama kierowniczka mówiła, że nic się nie zmienia, tak naprawdę, jeśli, no nie wiem, no nic nie idzie w dobrym kierunku do tej pory. Może teraz, jak już Magda Gessler przyszła, to będzie szło, ale bardzo dziwnie się to wszystko zaczyna. Ale tak jak mówię, widzę potencjał. Bardzo zabierze w mnie, jakie to jest brudne? Dobrze, widzę. Mam to pokazać, jak jest brudne? Nie. A może pokażę, jakie to jest brudne? Się brudne. Wytrzymam. Pomyślcie, jaka to musi być zabawa dla Magdy Gessler, nie? Znaczy nie, no dobra, może to jest praca, jakby nie patrzeć, nie? Ale bierze sobie to. To jest brudne. Genialne. No ale chociaż nie wywołało takiego zniszczenia jak talerze rzucane. Chociaż, kto wie. Nie chwalby dnia przed zachodem słońca. Po prostu nie może tak być. Ja jem przy czymś, to jest brudniejsze od podłogi. Panie menadżerze. Hello. To, co jest złe, to, czego nie zdążyliśmy zrobić przed przyjazdem pani Magdy, to się zgadza, trzeba to przyjąć na klatę. Trzeba wszystkie rzeczy, które są jeszcze do poprawienia, po prostu poprawić. I widzicie, właśnie po to jest menedżer. Menedżer ma wiedzę z zarządzania, której nie ma nikt inny. Zresztą wiecie, ja nie żeby coś, ale ja też studiuję zarządzanie. Słyszeliście, co on powiedział? Trzeba wziąć te rzeczy, których jeszcze nie zdążyliśmy naprawić i je naprawić. No proszę. To jest kwintesencja żyć. Pamiętajcie, widzowie, jeśli chcecie osiągnąć sukces, pomyślcie o tych wszystkich rzeczach, które powinniście zrobić, jeszcze nie zrobiliście i to zróbcie. Proste. Dobranoc państwo. Dobranoc. Może ją weźmiemy na pamiątkę? Zdenerwowana Magda nie dokończyła kolacji. Powiem tak, że tak powiem obiektywnie, tak? Widząc to, co się działo tutaj za lady,
Uważam, że padło nieźle, tak jak na tą chwilę. Dobra, widać, że ten człowiek oglądał już Magdę Gessler wcześniej i wie, jak wygląda tragiczny początek. Tutaj faktycznie nie było tak źle, no. Mielony smakował, ruskie smakowały. No i naprawdę, jak na te produkty, co oni pewnie mają, to jest bardzo dobrze. Bo to oznacza, że mają smak. Ściema, totalne rozczarowanie, brudno i niesmaczne. Podsumowała to. Menedżer i tak powie, wypadło nieźle. No i ja się zgadzam, bo no i tak no wypadło nieźle. Pani Magda nie zna chyba jeszcze naszej sytuacji do końca. Myślę, że jutro pozna to wszystko, co tutaj jest w tym barze, co w tym barze siedzi, co się działo, co jest teraz i myślę, że zmieni zdanie. A co tu jest więcej do poznawania? W sensie zjadła jedzenie, zobaczyła, że jest brudno, nie wiem, wystrój się nie podobał, więc co tak naprawdę więcej w restauracji jest do zobaczenia? No dobra, może jeszcze skontrolować kuchnię, czy jest czysta, ale naprawdę, jedna może na 10 restauracji przychodzi ten test pozytywnie, więc ja bym tu nie liczył na jakieś pochlebstwa. Jeżeli chodzi o panią Magdę, to nie jestem rozczarowany. Ja też nie. Tak miało być po prostu, coś nie wyszło. Cieszę się, że akurat moje mielone były i że w sumie wyszły dobre. No, gratuluję pani, naprawdę, nie ironicznie mówię. No bo wychodzi na to, że jednak niektóre produkty mamy dobre. No mamy dobre produkty, tak? Z naciskiem niestety na niektóre. W nowy dzień Magda Gessler wkracza z wielkim znakiem zapytania. Bar Agata był słynny 40 lat temu z tego, że sprzedawał 2000 pysznych pierogów. Teraz 40 sztuk. Kucharka ta sama. Co jest grane? No, a może po prostu chodzi o to, że ten bar się nie zmienił w ogóle od tych wszystkich lat. No a jednak no, świat się zmienia. Upodobania klientów się zmieniają. W ogóle to jest, kurczę, według mnie problem z państwowymi przedsiębiorstwami, że gdyby to było prywatne, to już dawno by upadło, bo nie dostawało takich dotacji, nie? Więc gdyby to było prywatne przedsiębiorstwo, to albo musiałoby się zmienić, albo by upadło. A takie państwowe zase może trwać w ten sposób. No nie wiem, dlaczego nam spadła na przykład taka, spadła nam sprzedaż ilości pierogów, bo kiedyś się robiło naprawdę 5 kilo ciasta dziennie się robiło, czyli wychodziło około 20 kilogramów wszystkich rodzajów pierogów. O, białe. Dzień dobry. Dzień dobry, zapraszam. Co się tam dzieje w kuchni dzisiaj, jakoś inaczej? No myślę, że troszeczkę inaczej. Pani Marzeno, mam tylko pytanie. Tak. Ile osób tu pracuje? Trzy. Tych dwóch panów? Tak. Do pilnowania was? Tak. Trochę tak. Chore. A ile pani ma pensji? Najniższą krajową. Czyli? 2000? No, 2130. Tak. I pracuje pani codziennie? Tak. Dobra. Czy mogę panów, tych dwóch, panowie dwaj, mogą się tu zbliżyć? No, to pani Magda doszła do wniosku, że to są śmieszne pieniądze. Tym bardziej, że pracujemy tylko we trzy. Jeszcze w życiu nie widziałam sytuacji, w której były trzy kobiety, które pracują i dwóch panów, których chyba w sumie kontrolują, nie? Pani Madziu, widać, że pani po prostu nie bywa w państwowych spółkach. Tam są ludzie, którzy pracują faktycznie i ci, którzy kontrolują, no. Wiecie, ciotka, wujek jakiegoś polityka, jakiegoś radnego, coś tam ten, no i kontrolują. Nie mówię, że tutaj tak jest, ale w rzeczywistości tak bywa często. Ale naprawdę to jest chore, co dwie, trzy panie pracują i dwóch typów kontroluje, tak? Wyobrażacie sobie w prywatnym przedsiębiorstwie, że macie na przykład dwóch pracowników i dwóch menedżerów. No nie, to jest absurdalne. Nie, my proszę nie kontrolujemy to. Dziewczęta pracują, my tylko nadzorujemy. My chcemy, ale po co, co macie nadzorować? Cztery pierogi? Nie, proszę panią, zgadza się. Chcemy, żeby to ruszyło. Ale w jaki sposób pan może pomóc? W tej chwili, proszę panią, no szukamy klientów. No po prostu idą na ulicę, mówią: dzień dobry, czy może pan zostać naszym klientem? 2,90 za zupę, polecam. A klient mówi nie. A on wtedy po prostu poddaje się i idzie nadzorować cztery pierogi. Ale jak to szukamy klientów, to? Pani Magdo, to jest troszeczkę inaczej, że tak powiem, tak? Generalnie właścicielem baru jest klub piłkarski TKK FC, no, tak? To jest klub kobiecy piłki nożnej, tak? Własność... Pan jest prezesem tego klubu. Jestem prezesem. Dokładnie. Prezes z racji tego, że mam, że tak powiem, pojęcie o sponsoringu, zaproponował mi to, żebym wziął się, że tak powiem, za bar, tak? Żeby po prostu coś może w barze zmienić, tak? Zacząć może od dostawców, reklama i te inne rzeczy. A co pan zmienił w dostawcach? Zmieniłem, dokładnie. Ale co? Jakość.
To pan powiedzieć, że pani Marzena przez 40 lat nie umiała zarządzać zaopatrzeniem? Jestem daleki od tego, żeby tak twierdzić, tak? Ale jakby ostatnie nasze wyniki tutaj w barze, no na to wskazują, że po prostu nie ma tych ludzi, tak? Dlatego podjęliśmy decyzję na zarządzie. Ale... Ten gościu musi być jakoś zaangażowany w politykę. No ja nie wierzę, że ktoś, kto nie jest doświadczony w tym, tak się wypowiada. Wiecie, gadać przez kilka minut albo minutę i nie powiedzieć nic. Przepraszam was, widzę, że ja tak coś o polityce, o jakichś tam spółkach państwowych mówię po prostu. Moim takim, oprócz oczywiście sportu i YouTube'a, moim takim dużym zainteresowaniem jest właśnie polityka. Codziennie sobie jakieś tam wywiady, odsłuchuję, coś tam czytam, wiecie. I to jest właśnie zawsze taka gadka, nie? Gadka dla gadki, byleby nic nie powiedzieć. Ale to się raczej widzi w jedzeniu. Oczywiście, ale wie pani, ja ściągnąłem tutaj nowych dostawców i zamówienia wykonują dziewczyny. To, co one zamówiły? Zamówienia, ale dawniej one robiły zakupy. Czyli osoba, która 40 lat jest w kuchni, zna się na tym, co kupuje. Ja akurat byłam na urlopie. Pan Bogdan tak zdecydował, dał swoich dostawców. Ja na swoich nie narzekam. Za 2000 zł pracować w takim miejscu jest rzeczą karkołomną. Różowe są takie standardy, tak się płaci dużo. Jeżeli ten bar rozkręcimy, będą na pewno zarabiały więcej, no ale na to... Ale pan sobie żartuje, no 2000 zł no to jest nic. No to jest nic. Na codzienną pracę? Codzienna praca, ogólnie tak jak pani mówi, 8 godzin, no ale... Ale tak... pan zwariował, 2000 zł, no kto tak płaci? Gdzie? No. No, ludzie tak płacą w różnych firmach. Pan jest menadżerem i pan nie zmienia przede wszystkim higieny. To było czarne. Pani Maciu, bo to ja nie jestem od pilnowania, tylko od nadzorowania, czyli stoję sobie w kącie i patrzę, nie? Ale tak szczerze, no, to jest chore. Wiem, no dobra, no to jest normalne, że się płaci komuś minimalną krajową, ale ona tu pracuje 40 lat i jest szefową kuchni, prawda? Więc to jest trochę dziwne, że szefowa kuchni, która tu pracuje 40 lat, zarabia tyle samo, co każdy człowiek, który legalnie... zarabia, w sensie i dostaje legalną płacę, no minimalną, no to nie jest normalne. Z brudu. Tak. Wizerunek jest syfiasty. Człowiek, który tu wchodzi, przy tym się cofa, bo to jest brudno. Było brudno, a panie racji. Nie, jest brudno. Było brudno. Wygląda to tragicznie z zewnątrz, nie zaprasza niczym. Od czego pan zaczął? Jeżeli ja mówię przykładowo, że trzeba zrobić to i to, nie ma na to pieniędzy, no i tyle. No, to... Chwila. Na umycie tego wszystkiego nie ma pieniędzy, naprawdę? W sumie jak te panie tam w kuchni, wiecie, pracują, to może nie wiem, może on na przykład, skoro jest menedżerem, to wtedy w tym czasie, nie wiem, może im pomoże i umyje, nie wiem, czy to... No bo nie wyobrażam sobie, jak on może menedżerować czymś, co ma, sprzedaje, wiecie, 40 pierogów dziennie, no... I tak jak mówię, kilka minut gadki, a do powiedzenia nic. Radzę się panu wycofać, bo nie uda się to panu. Na pewno mi się uda. Pan Bogdan pokazuje dobre kierunki, może nie. Dopiero wchodzi w to wszystko i naprawdę robi to społecznie, robi to dla piłki, bo zaczęła piłkę naszą kobiecą. I do tej pory dużo zrobił. Ja powiem panie więcej, ja byłem jedyną osobą w zarządzie, nie chwaląc się, w klubie. Byłem jedyną osobą, która była za tym, żeby panią dosiągnąć. Nie pamiętuję, bo naprawdę. Pan nie wie tak dokładnie, nie, czym ja pachnę. Mi się wydaje, że te, jakby powiedzieć, oceny pani Magdy nie są do końca prawdziwe, tak? Na przykład, co nie jest prawdziwe? To, że to coś było brudne, no było, nie? Było. To, że jedzenie, nie wiem, niektóre jest dobre, niektóre jest niedobre, no to co w tym nieprawdziwego? No w sensie, rozumiem, gdy powiedziała, że wszystko jest syf, wszystko jest okropne, dobra, to bym też uznał może, że przesadza. Ale powiedziała, że mielone dobre, że pierogi ruskie dobre, no to, gościu, skoro oglądasz tak na co dzień kuchenne rewolucje, to wiesz, że to jest mega komplement. I to znaczy, że panie w kuchni mają smak, tylko no, inne rzeczy nie grają, no. Chociażby budżet. 2,90 za zupę! Niestety teraz ocenie zostanie poddana kuchnia. Ocenie rzetelnej i wnikliwej. I już na początku druzgocącej. Te grzałki są po prostu tragiczne. To absolutnie zdemontować. I to jest brudne. Jezus, jakie to jest brudne, mogę wam pokazać? Marzena. My we dwie z mamą nie jesteśmy w stanie ogarnąć całego lokalu, żeby było tutaj pięknie, ładnie i czysto. Nie wiem, czy tak jest, czy tak nie jest. W każdym razie mnie zastanawia, czy one faktycznie, skoro zawsze mają to jedzenie, nie? W sensie, co by ta Magda Gessler nie powiedziała, to one mają. Czyli one mają pełne zatowarowanie jakby, mimo to, że nie mają w ogóle klientów. Czyli straty to musi tak potężne przynosić, no to jest... Ale dobrze, mają menedżera, żeby to wszystko zmienić, prawda? Zabierajcie, to też się wszystko lepi. Wszystko jest brudne, jak jasna cholera. Pan menedżer z***** się pilnuje tutaj porządku.
Nie da się w 3 miesiące zrobić czegoś, czego no, nie można zrobić, tak? Przepraszam, widzowie. Się zadławiłem prawie, bo o Boże, ten człowiek może zostać prezydentem, naprawdę, nie? On by sobie, on nawet nic nie wiedząc o czymkolwiek, on by sobie poradził w jakimś wywiadzie politycznym. No cóż, no, nie da się w 3 miesiące zrobić czegoś, czego się nie da zrobić, nie? Słuchajcie, no widzowie, nie da się zjeść drzewa, którego się nie da zjeść, no. Nie da się zrobić salta, którego się nie da zrobić, no. Przecież widzowie, no proszę was, no. Nie da się zostawić łapki w górę, której się nie da zostawić. Ale wy możecie sprawdzić, czy się da. Cały sprzęt, wszystkie szafki. Może pan widział, co się dzieje? Takich szafek się nigdzie w gastronomii nie akceptuje. Muszą mieć plastik wszędzie, żeby można je było myć. A to? Może pan powie mi, czy ja bym zjadła kotleta z tego gówna? Panie prezesie, no pan by w domu nie zjadł czegoś takiego, pan by zobaczył. No tak sprząta nasza kuchnia, niestety. Proszę? Nie, tego to się wyprowadza i wprowadza się coś nowego, albo to się wyeliminuje, bo ludziom w tym takim nie wolno gotować. Dobra, pamiętacie jak menedżer mówił, że no jak przyjdzie tutaj, zobaczy więcej, to pewnie zmieni zdanie. Wcześniej była spokojna, okej? Okay? Teraz jest w szale i się nie dziwię, jeśli tam jest taki syf, nie? Bo zakładam, że wiecie, to od 40 lat się nie zmieniło. Skończyłam. Proszę mi wyrzucić cały stary sprzęt. Zaczynamy od nowa. Uważam, że nie ja jestem przez 3 miesiące odpowiedzialny za ten, brzydko mówiąc, syf. A teraz zapraszam wszystkich, mimo tej cienkiej atmosfery, do ogłoszenia zmian. Oj, widać, jak ona jest wkurzona i to tak przeważnie nie jest aż taka wkurzona, nie? W sensie, że to aż tak widać. No to prawda, nie jesteś odpowiedzialny za wszystko. Tylko, że z tego, co tutaj widzimy, to ty mówisz tak, jakbyś nie był odpowiedzialny za nic. A przez 3 miesiące jednak dałoby się wprowadzić jakieś zmiany, prawda? No nie wiem, na przykład zadbać o czystość? Czy to przez 3 miesiące nie można zauważyć, że jest brudno? Nie rozumiem. Nie rozumiem, szczerze. Nazwę zostawiamy, bo jest częścią historii tego miasta i twojej historii. Bardzo się cieszymy, że zostaje nazwa, bo no, taki sentyment. No, a pani Marzenna jest urocza. Jest do tego miejsca jednak takie miejsce kultowe, ta nazwa taka kultowa. Wszystko będzie błękitno, w 3 odcieniach błękitu, z odrobiną żółci, pogodne sztychy starych kuchennych dań, właśnie z czasów komuny, lat 60., 70. A kolacja będzie polegała na tym, że zaczynamy od kanapki na gorąco z metką i sałatką z cebulki dymki na musztardzie. Będzie pomidorowa prawdziwa, na mięsie, na żeberkach. Taka jak Pan Bóg przykazał, ze świeżych pomidorów, z lanymi kluskami. Na drugie danie będą kotlety siekane, mielone, wasze sławne, jajeczne, tylko tej wielkości. Wszystko będzie duże, żeby ludzie widzieli, że nie przychodzą tutaj na udawane jedzenie, na udawane obiady, tylko mają się tu najeść, tak jak lubią. Menu mi się podoba, z tego względu, że to są duże porcje. No tak. Właśnie, zapomniałem o tym powiedzieć, jak mówiłem, że z czym mi się bar mleczny kojarzy. W miarę zjadliwie, tanio i duże porcje, żeby się tanio najeść, prawda? I w sumie, no wiecie, no nie, po prostu muszą podwyższyć tu ceny, wiem, no nadal pewnie zrobią tak, żeby było stosunkowo tanio, ale nie, to jest niemożliwe, żeby utrzymać taki lokal za 2,90 za zupę. Chyba, żeby podawali takiego szota tej zupy po prostu, wiecie, zamiast budy. Super sprawa, naprawdę, jestem za, nawet klaszcze. Jestem za, nawet przeciw. Jest to prawdziwe archiwum syfu i brudu. O, mogłem się przebranżowić, zamiast baru mlecznego może być na przykład Muzeum Syfu i Brudu i PRL-u. No, czyli po prostu wystarczy syfu i brudu. Pierwszy raz robili coś prezes z menadżerem, pierwszy raz w ogóle coś robili w kuchni, bo raczej nic nie robią. Oj, nie tak, że nic nie robią. Pobierają pensje i patrzą. I założy się, że zarabiają dużo więcej niż te panie, nie? Mimo to, że one faktycznie pracują. No cóż. Państwowe spółki, ojojojo. Dlatego dziś będą mieć mnóstwo pracy. Tylko czy uda się Agatę odświeżyć przez jedną krótką noc? Prawdziwą rewolucją będzie to, że bar Agata będzie korzystać z produktów regionalnych. Jednym z nich jest Reneta Landsberska, której oczywiście nie będą się tylko przyglądać. Dzisiaj macie za zadanie zapoznanie się z tym jabłkiem. Reneta Landsberska, wyjątkowa odmiana jabłoni, wyhodowana w 1840 roku, jeszcze w niemieckim Gorzowie, czyli w Landsbergu nad Wartą. Kwaśna, piękna, soczysta i idealna do szarlotki, wszelkich przetworów. Stąd też od dosłownie 2 lat mamy masło jabłkowe z tejże Renety. Co można zrobić z tego jabłka, to już powie tutaj Kamil, mistrz naszej kuchni. Ja będę chciał dzisiaj, żebyście przygotowali nasze jabłuszka. Chciałbym, żebyście je obrali, starkowali,
z niewielką ilością masła. Możecie zwariować, dodać cały chrzan, jabłko, chrzan, myślę, że się będzie komponowało. Jeżeli będziecie chcieli użyć imbiru, też mamy, macie na stole jabłka, tarki, znajdziecie na stole też miód, żebyście dodali i osłodzili sobie trochę dzisiejszy dzień. A końcowo co z tego wyjdzie tak właściwie? Ale panie, pan, jak takie jabłuszka będą mieli i wyobraź sobie, idziecie do paru mlecznego. Na start zupa, jakiś dobra pomidorowa, jakiś żureczek smaczny, tani. Znaczy dobra, zjadliwy i tani. Potem jakiś kotlecik mielony, schabowy, ojojojojoj. I jeszcze na deserek szarloteczka jakaś, ojojojoj. I to wszystko taniej niż w restauracji za jedno danie? No proszę was, to by było idealne. Czy się uda? Wątpię, ale zobaczymy. Nie no, dobra, przepraszam, ja jestem po prostu hejterem takich przedsiębiorstw państwowych po prostu. No, bo wiadomo jak to działa, no chociażby wystarczy spojrzeć na Pocztę Polską. I to jest takie idealne zobrazowanie wszystkiego, co jest złe w państwowych przedsiębiorstwach. Im drobniej, tym wiadomo, będzie bardziej gładkie. Odparować, tak. A dopiero dać posyłko. Tak. W zależności od smaku możemy dodać właśnie ocet jabłkowy, który jeszcze bardziej zakwasi. Można zatem eksperymentować do woli i do smaku. I teraz trzeba dodać cukru, bo jest kwaśne, i więcej imbiru. Jeszcze. Tak. Jeszcze masła. Nie mam okazji robić z chrzanem. I uważam, że to masło wyszło rewelacyjne, jest bardzo dobre do mięs. Absolutnie idealne do kotletów jajecznych. Ten chrzan robi swoje. Chodzi o to, żeby to miało jajo. Ludzie lubią chrzan, imbir, konkrety. My jesteśmy narodem, który lubi trochę ostro. Dla mnie to była fajna zabawa i super, naprawdę. Ale zabawa niestety prędko się kończy. Trzeba wracać do baru i rewolucyjnej rzeczywistości. Czyli lepiej powiedzieć, że zabawa dopiero się zaczyna. Tamto to była tylko rozgrzeweczka. Nie no, ale wiecie co, tak szczerze, mimo to, że to jest państwowe, to mam dużą wiarę w to. Dlaczego? Bo te panie, one widać, że są zaangażowane, no kurde, są tak po prostu przywiązane do tego miejsca, że mimo to, że w normalnym, prywatnym przedsiębiorstwie, pewnie, gdyby na przykład ta pani była szefową kuchni i pracowała 40 lat, to nie wiem, chociaż odrobinkę więcej niż minimalna krajowa by zarabiała, no jestem przekonany, ale nie tu. Ale dążę do tego, że jest tak przywiązana, że i tak tu zostaje, więc no, wierzę w sukces tego, mimo wszystko. Ale ładnie. Sala bardzo mi się podoba. Bardzo, jest całkiem inaczej. Fajnie, że jest kolor błękitny. Pani Magdo, chciałbyśmy jeszcze porozmawiać o jednej sprawie. Z pani wysłuchała. Szczerze mówiąc, to ja tutaj nie widzę jakoś takiej wielkiej zmiany wnętrza. Przeważnie to jest, nie wiem, może zaraz mi oświecą, jak będą pokazywać te przebitki przed i po, ale teraz to nie wiem, jakoś nie widzę jakiejś takiej mega zmiany, wow. No jest taki problem, że nie mamy wypłaconej zapłaty. Ile czasu? No, jeszcze gdzieś 3 miesiące, 3 dopłaty. Ja od marca dostałam jedną wypłatę. No, 2000. W tamtym miesiącu dostałyśmy po 1000 zł. Jo, przez 3 miesiące nie dostawały kasy. Mimo to, że i tak dostają nam minimalną krajową. Skoro tak, to wiecie co? Ja, nie no, oczywiście, że tak nie jest, że menedżer i prezes też nie dostają, ale chciałbym, żeby tak było, naprawdę, naprawdę. No to jest skandal, te panie faktycznie pracują i nie dostają kasy, no nie wiem, nie. Nóż mi się w kieszeni otwiera po prostu, mimo to, że nie mam kieszeni w tych spodenkach, co mam tam. I to znowu pokazuje ich przywiązanie tutaj, nawet jak nie dostają kasy, to one i tak tu zostają, no. To jest skandal. Ej, nie dostali kasy od 3 miesięcy, a menedżer jest tu od 3 miesięcy. No, to widać te pozytywne zmiany właśnie, no. No cóż, no, wprowadził oszczędności. Możecie iść na kuchnię robić pierogi. Proszę pana Bogdana i jego prezesa. Oj, pani Madzia się wkurzyła. Oj, teraz będzie rozmowa. Będzie chyba pył, pył, pył. No to jest bardzo nie w porządku, bo oni się nie liczą z tym, że człowiek nie ma za co żyć, tak? Nie, no czemu? Liczą się, przecież oni mają za co żyć, to o co chodzi? A, że panie, a, trudno. Nie możemy dokończyć rewolucji. A co się stało? No pan wie, dlaczego nie możemy. Nie wiem. To niech pan sobie przypomni. Dużo się dzieje, proszę nas coś. Nie, no to jest takie zasadnicze. Wydaje mi się, że każdy człowiek, który pracuje, chyba nie za darmo. Wiemy, że mamy zaległości w płaceniu pracowników, ale jedynym rozwiązaniem dla nas były kuchenne rewolucje. Aha, w takim razie pytanie, panie prezesie i panie menadżerze, czy panowie też nie dostali wypłaty? To jest kluczowe pytanie dla mnie, bo jak się dla panów znalazło, a dla tych ciężko pracujących pań nie, no to przepraszam bardzo. Ale każdy, kto to ogląda, na pewno jest tak zbulwersowany, że po prostu wybuchniemy zaraz. Jutro nie będzie kolacji, ani nie zakończymy kuchennych rewolucji, dokąd kobiety nie dostaną swoich pieniędzy.
Jestem daleki od tego, żeby ludziom pieniędzy nie płacić, bo tak nie można postępować, ale staraliśmy się płacić dziewczynom pieniądze w miarę naszych możliwości i obrotów tutaj tego baru, tak? 3 miesiące bez pensji? 4? Nie dostawały całych wypłat, ale dostawały, załóżmy, pół wypłaty, tak? Po to, żeby mieć jakieś środki na życie. O Jezu, jacy łaskawcy. To teraz sobie wyobraźcie osobę, która na przykład, nie wiem, ma kredyt hipoteczny, musi płacić rachunki, dajmy na to jeszcze, że ma dziecko na przykład i dostaje połowę minimalnej krajowej, żeby miało za co żyć. Nie no, faktycznie, no super, naprawdę. Co za hojni panowie. I jeszcze raz pytanie. Skoro dla nich się nie mogło znaleźć, to czy dla pana menedżera i prezesa też się nie mogły znaleźć pieniądze? To jest skandal, bo to jest najniższa krajowa, jaką można zapłacić, panie jeszcze nie płaci. Byłem wczoraj u księgowego, który prowadzi finanse klubu. Ale klubu pan mówi, że one są wypłacone? Już, pani mówi dokładnie, tak? I zalegamy jednej pani, drugiej po 3000 zł i pieniążki. Panie Marzeno! Jutro będziemy z księgą rozmawiali. Zobaczymy, ile ma na dokumentach, ile kasy także. Jutro będziemy mieli konkretną kwotę. Ile pani Marzenie i córce zalegamy pieniążków? Ile sobie są winni? No, za 3 miesiące. Pan księgowy jutro przekazuje kwity, zobaczymy, jakie tam są. No ale pan mówi, że one są wypłacone dalej. Wypłacone są, nie są wypłacone do końca. Czyli nie są, gościu, przestań tak kręcić. Mów jak człowiek, a nie jak polityk. Dobra, polityk też człowiek, ale wiecie o co chodzi. No tak, tak, są wypłacane. Wypłacane, nie, są wypłacane, tylko po prostu nie do końca. Aha, czyli nie są. Bo co to ma znaczyć, że są wypłacane, ale nie do końca? Co, połowa wypłaty to nie jest wypłata? Nie. I swoją drogą, wiesz, na tym się różni praca na etacie, a praca na przykład kogoś, kto, nie wiem, jest przedsiębiorcą. O, powiem na swoim przykładzie. Dajmy na to, że płacę sumę jakąś X Grzesiowi za montaż filmu. I tak się zdarzy, że mój film nie zarobi nic. Tak się zdarzy, że ja przez miesiąc nic nie zarobię na przykład. To jest oczywiście bardzo mało prawdopodobne, ale no wyobraźmy sobie. To skoro ja coś zlecam Grzesiowi i on to zrobi, to choćbym miał się zesrać, nie wiem, jakieś oszczędności, cokolwiek, no to płacę mu, tak? I tym bardziej jak na przykład, nie wiem, macie jakiś lokal i ktoś jest na umowę o pracę, no i nie może być tak, że ktoś, kto pracuje na etacie, ryzykuje tak samo na przykład jak przedsiębiorca. No to jest absurdalne. Te panie nie mają... Nie dostają wypłaty jako dywidendy z tej spółki. Nie mają udziału w zysku. Nieważne, kurde, czy zarabia bar, czy nie, mają dostać kasę, jeśli pracują. To są prawie 4 pensje, za 3 dni będą 4. To jest 8 tysięcy złotych. Z czego ona żyje? Z obierek? Ja ją rozumiem, że tak wyciąga te wszystkie nasze brudy, tak? Ale mimo wszystko jestem jej wdzięczny, że tutaj do nas przyjechała, naprawdę. Może ma oszczędności przy 2000 pensji? No ja wiem. Czy ma oszczędności? Oszczędności. 2000 pensji i oszczędności ma. Życzę, żeby pan miał takie oszczędności, pan k***a. Pracowała za 2000 i czekał 3 miesiące na swoje pieniądze. I bardzo dobrze powiedziała, bo serio, to jest skandal, nie? Mam to szczęście, że nie muszę sobie wyobrażać tego, wiecie, najniższej krajowej, ale no, kurde, mając najniższą krajową i dajmy na to właśnie, nie wiem, dziecko, kredyt, rachunki, wszystko, nawet jeśli ktoś jest oszczędny, to ciężko na takie oszczędności, żeby, wiecie, potem kilka miesięcy po prostu z nich żyć, nie? Od pewnego momentu zarobków, nie wiem, powstaje nam taka wolna kwota i ją możemy sobie oszczędzać. No ale nie wiem, to jest skandal, naprawdę. No i założę się, że jakimś cudem dla menedżera i dla prezesa się kasa znalazła. I to nie minimalna krajowa na pewno. Przepraszam widzowie, ale tak mnie to wkurza. Wiem, że może was zanudzam, ale no to jest tak skandaliczne dla mnie. Dobrze, że Magda wyciąga te brudy z jednej strony. No bo chyba trzeba potrząsnąć i prezesem, i menedżerem. Bo my jak z nimi rozmawiamy, to nic po prostu nie dociera. Oni swoje wiedzą i tyle. Ja pracowałem 5 lat za 1500 za wszystkie, z prezesem, z trenerem, ze wszystkim. I co z tego? Jaki to ma... Kiedy to było? Kiedy to było? Jeśli to było w czasach, kiedy taka była minimalna krajowa, no to trudno. No co? To, że ty tak pracowałeś, to nie znaczy, że to, że one nie dostają kasy, mimo to, że i tak zarabiają najniższą krajową i od 3 miesięcy nie dostają kasy, to nie sprawia, że to jest w porządku, okej? Okay? Pomijając już jakąś moralność, to jest po prostu nielegalne. Ja pierdzielę. Było dobrze, byśmy nie prosili o pomoc. To jest skandal. Te kobiety są siłą tego miejsca, a traktowane są jak konie pociągowe. Jutro o godzinie 13 przedstawimy pani Magdzie rozliczenia, jakie
przygotuje pan się. A ona ci powie, że ma to w dupie i słusznie, bo tak jak mówię, nieważne czy macie zysk czy stratę, no kurde, nie może być tak, że pracownicy nie dostają pieniędzy. To nie wiem, chyba żeby po prostu doprowadziło to do bankructwa, to nie wiem, wtedy to pewnie jakoś inaczej wygląda, no ale to nie, ten bar nadal funkcjonuje. Może nie dostaniecie kasy, ale za to przedstawią Magdzie Gessler, dlaczego nie dostaniecie kasy, haha. Ale nawet jeśli by dostali połowę, to i tak nie będzie satysfakcjonujące, no co to ma być, no co to połowa, nie może tak być. Jak Halinka, myślisz, dostaniemy w końcu wypłatę? Myślę, że tak, ale na pewno nie całość. No dobrze, no nie dostaniemy całości, niech by nam chociaż dali po połowie, tak? Dzień dobry, witamy, panie Magdo. No cóż za inne miny? Jak co dzień? Dobry, na przyszły. Nie, no takie miny do przyjęcia, ale nie wiem dlaczego. Bo pani przyszła. Jest ładna pogoda dzisiaj. Tak, i Barbaru. Baju. Zmienia nam się powoli. Bo... Kasa, gdzie kasa? Już pani wszystko mówię, pani Magdo. Tak jak pani wczoraj mówiłem, byłem dzisiaj u pana księgowego. Koniec przerwy do roboty, dziewczynki. Do pracy. Jeśli pozwalasz na takie zaległości, bez przeproszenia ich, bo każdy może mieć kłopoty, ale trzeba szanować ludzi, to tobie to się po prostu dalej nie uda i wyłożysz mi to. Ja chcę, żeby ta rewolucja się udała. Z tobą ty się spaliłeś. No będę chciała się po prostu przyznać i tyle. No to dlaczego ty tego nie zrobiłeś od razu? Dlaczego nie przeprosiłeś ich? No halo, no przepraszam bardzo. Dla mnie zasada jest prosta. Jeśli ktoś dla ciebie pracuje, to musisz okazywać mu szacunek i traktować go jako człowieka, a nie jako jakiś właśnie jakiegoś, nie wiem, robota czy coś, no nie wiem. Najlepiej traktować innych tak, jakbyś sam chciał, żebyś był traktowany. A wydaje mi się, że pan menedżer by się nie zadowolił tym, że dostał połowę wypłaty albo brak. Swoją drogą ja uważam, że lepiej traktowany pracownik, nawet jeśli oznacza to większe koszty, się przełoży na lepsze wyniki. Taką mam wiarę. No. Chowamy tą chorą ambicję, jakieś tam niedomagania, że tak powiem, do kieszeni, wchodzimy i walczymy o swoją nazwę. No. Tyle mam do powiedzenia w tym kontekście, tak? W tej kwestii, przepraszam. Następnie na naszego spotkania chciałbym was przeprosić za to, co wczoraj miało miejsce. Wczorajsza nasza rozmowa okazała się troszeczkę... Nieporozumienie. Okazała się nieporozumieniem, ponieważ te zaległości, jakie klub ma wobec pani, są większe, tak? No, dobrze, że przepraszasz, tylko no, mam nadzieję, że za tym pójdą faktyczne wypłaty, nie? Bo gadanie, ale... Wypada. Dzisiaj byłem... Nie, inaczej. Te zaległości, które panie zgłaszały, są właściwe. Nie, chwileczkę. Panie wczoraj mówiły o jakich kwotach? Bez miesiąca lipca. No, mówiłam o trzech wypłatach. Około trzech wypłat. Czyli 6 tysięcy. Ja mam inne kwoty. Inne kwoty księgowego. Nie do końca wierzę dyrekcji, bo nieraz było ściemnianie. No, a jeżeli chodzi o pana Bogdana, no ciężki temat, ciężki charakter. Oj, pani Marzenno, zauważyliśmy. Ale panie Areczku, wypłata to dla zarządu, a nie dla pracownika. Halo, ale widzicie, w dzisiejszych czasach ci pracownicy są tacy roszczeniowi. Pracują i chcą jeszcze dostawać wypłaty, no. Za moich czasów to się za darmo pracowało. Pani Marzena 4200, pani Agnieszka 3900. Poproszę o długopis. Nie, spokojnie. 2, 4, 6, 8, 9, 10. Prezesowi i menadżerowi należało się. W końcu dziewczyny dostały swoje pieniążki, na które bardzo ciężko pracowały i o które bardzo długo się prosiły. Jaką mam gwarancję, że pan nie przyjdzie po moim wyjeździe i wszystko będzie tak, jak było? Żadnej gwarancji nie mają i ciekawi mnie, wiecie, no nie dojdziemy prawdy, bo słowo przeciwko słowu, ale no wybaczcie, ja trochę bardziej ufam pani Marzenie, przepraszam, jestem bias, jestem stronniczy, ale mam do tego dobre powody. No i ciekawe, czy dostały tyle, ile powinny, czy mniej, no. Gwarancja słowa, tak będzie, po prostu. Słowo u pana jest... Nie, pani Madziu, nie, tak nie będzie. Zrobimy wszystko, żeby ten bar uratować, naprawdę. To życzę tego państwu, ja idę do kuchni. Cieszę się, że tak dostaliśmy po uszach, tak powiem delikatnie, i myślę, że to przyniesie dobre efekty naszej pracy. Bo w pracy, zwłaszcza w trakcie rewolucji, potrzebna jest dobra atmosfera. Jestem wdzięczna pani Magdzie z całego serca za pomoc. No i jak ja to uwielbiam, kiedy one są takie szczęśliwe, wdzięczne po prostu za pomoc właśnie. Proszę, dajcie siły, żeby to przetrwało, naprawdę. Bo te panie są takie super, co tu pracują. No. Genialny, Rafał. Genialny. Brawo. Dziękuję. Panie od rana bynajmniej nie próżnowały. Z kolei sos ziołowy w komplecie z pierogami będzie promować odmieniony bar.
Na ulicę Gorzowa razem z Agnieszką wychodzi Bogdan. Są pierogi litewskie, według receptury pani Magdy, polane sosem z różnych ziół. Jak smakują? Bardzo dobre. Pyszne. Czuć zioła. Fajny smak i taka fajna czuć pikanterii trochę. I ten koberek też taki orzeźwiający jest. Dobre. Nie klasyczne pierogi, ale właśnie jest takie przełamanie tego koperku. Bardzo smaczny, aromatyczny. Czuję się wszystkie smaki ziół. Przepyszny. Niebo w ustach. No i widzowie, to byłby taki idealny bar mleczny, który jest stosunkowo tani. Nie musi być mega tani, bo jednak no, nie może być coś absurdalnie tanie i dobre. No. Żeby było wystarczająco tanio, ale żeby było na tyle smacznie i ładnie, żeby to nie wyglądało jak po prostu, wiecie, jakieś kurde najtańsze możliwe gówno. Jeśli im się to uda, no to proszę, proszę was. Z taką determinacją pracowniczek to sukces. No, tylko żeby jeszcze menedżer i prezes takie same zaangażowanie mieli. Gdyby mieli, to jestem pewien, że to byłby sukces gwarantowany. W barze wciąż trwają przygotowania do kolacji. Co ważne, uczestniczą w nich też panowie. Pomidorowa będzie dziś podawana z domowymi kluskami lanymi. Gotowe są przystawki. Dawnej Agacie udało się zachować dobre imię. Oprócz tego wymagała wielu zabiegów odmładzających. Ściany trzeba było odmalować, a w wielu miejscach po prostu je upiększyć. Barowym stołom rewolucja przyniosła elegancką oprawę. Nową aranżację dopełniają wielkoformatowe fotografie odwołujące się do dawnych czasów i historii baru, w którym już wkrótce pojawią się klienci. Witani przez prezesa i menadżera. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Bardzo miło państwa przywitać. Na początek skosztować mogą niby zwykłej kanapki. Bardzo fajna metka, lekko pikantna, połączona ze szczypiorem. To dziwne połączenie. I bardzo smaczne. Po przystawce kolejna pierogi. Też pozornie zwyczajne, ale przecież wyjątkowe. To są ruskie pierogi, ale one były tak, czułam tam nutę mięty, nutę lubczyka, dużo kopru. Niesamowicie są ci ludzie, nie? Jak oni dają te opinie. Nutę czegoś tam czują, bla, bla, bla. Ja bym w kolejnych rewolucjach i tak powiedział. Nawet jak ci by mi dali jakiś scenariusz, ja bym zrobił tak. Kurde, jakie to jest dobre. Boże, jakie to jest dobre. Dajcie mi więcej. Taka by była moja opinia, gdyby coś było dobre. Zupa pomidorowa to szaleństwo. Były tam kluski rane, które pamiętam z dzieciństwa, dzięki mojej mamie. Lekko pikantna, ze śmietaną. Bardzo smaczne. Czas na kotlety jajeczne podawane z sosem pieczarkowym. Do kotletów Magda doda coś wyjątkowego. O czarnoszce nie zapomniałam i dodaję ją do jajek. Jajkom to się bardzo przydaje, bo są ciężko sprawne na twardo. I czarnoszką są już lekko sprawne. Ucieram czarnoszkę z grubą solą morską. O! Już. No a w ogóle ta czarnuszka do tych z tą solą morską, do tych kotletów jajecznych, to rewelacja. Bardzo miło nam podać państwu mus z jabłuszek naszych z wety gorzowskiej. Prezes z menadżerem dzisiaj pracowali tak ciężko w pocie czoła, żeby po prostu pokazać, jacy oni chyba nie są niezastąpieni. Chyba tak. Ale no dobra, nieważne jaki jest powód ich ciężkiej pracy, znaczy dobra, ważne ogólnie, ale byleby tak zostało. Jeśli będą ciężko pracować nawet, żeby jakoś, nie wiem, przyszpanować cokolwiek, no byleby pracowali, tak? No i to wygląda dobrze. Boże, jak miał blisko domu taki bar mleczny, to ja bym nigdy bym nie gotował, bym chodził jadł. No ja chciałam powiedzieć tak, były różne momenty, dobrze, że dotrwaliśmy wszyscy do tej kolacji. Ja bardzo dziękuję Marzenie i Agnieszce, bo były po prostu niebiańskie, a potem ty masz taki smak i taką zdolność gotowania, że to się rzadko zdarza, tylko trzeba to umieć używać. Nie no, ja też się zaraz popłaczę chyba. To jest takie urocze i pani Marzena ogólnie jest taka urocza. I mówiłem od początku, że pani Marzena ma smak i ma, wiedziałem. Jest taka urocza przy okazji, no. I ty też? Brawo za was! Też. Myślę, że dzięki rewolucjom kuchennym bar Agata będzie dalej istniał i zaczniemy tak jak kiedyś sprzedawać po te 2000 pierogów dziennie. Chciałam pogadać zarząd, który jest odpowiedzialny za to, że tu będzie zawsze dobrze i bogato i wszyscy będą mieli pieniążki. Bo ja z trzymanki, tak można powiedzieć.
Pani Magda pokazała nam, jaką posiada zajebistą wiedzę w tej dziedzinie, no i trzeba to przyjąć z pokorą, tak, po prostu i tyle, no co tu dużo gadać. I proszę, proszę, niech faktycznie za tymi słowami pójdą czyny, niech zarząd zaangażuje się tak jak te panie, a będzie sukces, jestem przekonany. Fajnie jeszcze, jakby się z tym budynkiem coś od zewnątrz dało zrobić, ale czasami jest tak, że po prostu nie można nic zrobić, bo wiecie, to jest po prostu jakieś tam, no nie zależy to od nich, wiecie, często, tylko od na przykład właściciela tego budynku, w którym jest lokal. Po sukcesie rewolucyjnej kolacji Agata powinna była nabrać rumieńców. I chyba tak się stało, sądząc po liczbie gości. Jest też nowa mieszkanka Gorzowa. A gospodynie cieszą się czymś jeszcze. Gazeta napisała. No? Mam artykuł. Po wizycie pani Gessler i wprowadzonych zmianach bar przeżywa prawdziwe oblężenie. Kilka minut po wybiciu południa w barze było już kilkanaście osób. Pani Marzeny nie, wzrost klientów nie przeraża. Ja jestem nauczona ciężkiej pracy. 40 lat w Agacie pracuję. Mówi z uśmiechem. Ciekawa jestem, czy prezes i menadżer dotrzymali słowa. I czy bar Mleczny tętni życiem jak niegdyś. Dobry wieczór. Dobry wieczór. A w ogóle, a jak idzie? Świetnie. Co to znaczy? Kolejki jak za dawnych czasów. Ludzie stoją cierpliwie, ale widzą, że nie ma wolnych stolików, więc biorą w obiadę na wynos. I to mnie niezmiernie cieszy, naprawdę. Też bym zjadł zupkę od pani Marzeny. I to jeszcze widzę ceny. Zastopowałem na 37,54 i widzę zupa dnia 3 coś. Czy oni mogą mieć na tym zysk? Nie wierzę. Aż kurczę, to było ileś tam lat temu chyba, nie? Chociaż nie aż tak dawno chyba. Nie wiem. No kurczę, powiem szczerze, mogliby podwyższyć ceny, nie? Żeby jednak, oprócz tego, że jest smacznie, żeby też mieli zysk. No, zobaczymy. Może im się zwracać, tak. Tą kanapkę poproszę. Szoser mielony, kotlet jeden i kotlet drugi. Pomidorową też. No i sos pieczarkowy, tylko do czego? Do kotleta jajecznego. Do jajecznego, dobrze. Obroty, odkąd była u nas pani Magda, można powiedzieć, że wzrosły prawie dziesięciokrotnie. Bo kiedyś było 6 tysięcy obrotu, góra 7, a teraz mamy 50 tysięcy obrotu. Ile? W sensie wiecie, pamiętajmy, że obrót to nie przychód i nie zysk nawet, nie? Dobrze powiedziałem, no w każdym razie obrót to nie jest zysk, ale po prostu sam fakt, ile tutaj przychodzi kasy, no to wskazuje na to, że jest ruch dużo większy. I mnie to bardzo cieszy. Tylko żeby też, wiecie, jakaś marża była przy takich cenach, to nie wiem. No i co? Mówiłam, że będzie dobrze? Cud, pani Magdo, naprawdę. Nie ma cudów. Jest dobra robota albo zła. Ale wierzyliśmy, że się uda. Nie ma zadłużeń w zapłatach? Zadłużenie w zapłatach nie, w zapłatach na bieżąco. Ja to właśnie pilnuję. W końcu jest wszystko na bieżąco płacone, wszyscy dostawcy, jakieś instytucje, że tak powiem, wszystko jest na bieżąco płacone. A oto i pierwsze dania, oby na rewolucyjnym poziomie. Kanapka? O, z metką. I zupa. No, na bogato i na maśle to. No, fajnie to wygląda, na bogato wygląda, tylko właśnie to jest mój problem, że wygląda na bogato, a nie jest drogie. Wręcz przeciwnie, jest bardzo tanie, więc no po prostu boję się o ich sytuację finansową. No ale z tego co słyszymy, dostają kasę już, więc dobrze. No, tak jak powinno być. Nie wiedziałam, że to jest takie super. Cudo. No, bomba. Pomidorowa piątka z prosem, jak moja babcia robiła. Kotlet mielony najlepszy w Polsce. No cóż. Tylko trzeba chcieć, kochać jeść, kochać produkty i bardzo lubić ludzi i swoich gości. Jak tak mówiła, to aż płakałam z tego szczęścia, że mnie doceniła. Wreszcie pora na danie główne. Jest to ukochane danie, tak? Tak, najlepsze jajeczne i sos. Pięknie wyglądają te kotlety. A jak smakują? Takiej delikatności kotleta jajecznego jeszcze nie jadłam. A czarnuszka tak go podkręca, że się w głowie nie mieści. Wieczorki są przepyszne. Boże, jak widzę kotleta jajecznego, to wiecie co mam w głowie? Stołówkowe jedzenie u mnie. Wiem, że stołówkowe jedzenie w szkole kojarzy się z czymś złym, ale ja akurat miałem serio, tam gdzie ja chodziłem od przedszkola do gimnazjum, bardzo dobre jedzenie na stołówce. I tam kotlet jajeczny zawsze jak był, to Boże, to dla mnie było po prostu cud dla mnie to był. I o, jak ja bym zjadł to, co teraz Magda Gessler je. Staramy się, żeby wszystko było w tych samych smakach, jakie pani Magda nam zostawiła. Witam pani Magdo, miło nam. Siadajcie. Dziękujemy. Cieszę się, że pani do nas tak szybko zawitała. Ja też się bardzo cieszę, tym bardziej, że zostałam przyjęta po królewsku, jak w domu. Takich dań na co dzień się już w Polsce nie spotyka. Pełniliście swoją rolę, swoją pasję,
twoje powołanie, miłość do jedzenia na każdym kroku. Pomidorowa mnie rozłożyła, kanapki z metką też, kotlet jajeczny mielony, a sos pieczarek cudowny. Niech pani mnie tak nie chwali, niech pani tak nas nie chwali. Przepraszam, gdyby było źle, to bym powiedziała. Bardzo fajne uczucie usłyszeć coś takiego od pani Magdy, nie? Jak jest z szefostwem? Różnie. To znaczy? Nie jest łatwo? O, niedobrze. Bardzo trudno. Z czym jest największy kłopot? No z czym, no. Jak zwykle, z pieniędzmi. Co się dzieje? My do dzisiaj nie mamy zapłacone za nadgodziny. Panem księgowym miała, pani może na to wyjaśnić. Pan księgowy nadaje się na emeryturę, nie na księgowego. Ja po prostu musiał ułatwić popełnić. Dlaczego pan im nie płaci? Wszystkim płacę, naprawdę. Ale powiedz, masz taki bar, taki ruch. Czemu ona nie dostała pieniędzy? Nie miałem wiedzy do dnia dzisiejszego, że zarabiamy jakiekolwiek pieniążki dla pani Marzeny i dla pani Agnieszki za nadgodziny. Ile są wam? No za 37 nadgodzin. O 15 zł. No, no. Powiedzcie mi, czy nie wstyd wam? No dla mnie to jest porażka, no po prostu porażka. Myślałam, że mogę wam pogratulować, cieszyć się razem, ale jeżeli one dalej są niezapłacone... Księgowy zna temat, z tego co wiem, rozmawiał z paniami. Dobra, ten prezes musiał dostać robotę przez politykę. Oni są genialni. Zna problem, rozmawia. To jest, wiecie, pytanie do, nie wiem, kogoś z Koalicji Obywatelskiej. Czy poparł pan by, nie wiem, Trzaskowskiego jako prezydenta? Czy tam Tuska, czy kogo by pan wolał? Prowadzone są rozmowy. I pum, omijamy pytanie Eluwina. Ale po co? Nie chcę, żeby rozmawiał. To wy macie rozmawiać. One nie muszą bronić i prosić się o własne pieniądze, skoro je zarabiają w taki sposób, jak widzisz i masz pełno. Pani Magdo, wszystko zależy od pieniążków. Teraz ten miesiąc jest lepszy. Stajemy na nogi powoli. Ale ludzie, no, one pracują, zarabiają. Pani Magdo, będę miał zapłacone. No mam nadzieję, skoro obroty są 10 razy większe, to musi się znaleźć na nich kasa. Teraz już nie ma po prostu wymówki. Sprawę tę wypad naszych pracownic skończymy tak, że będą zadowolone i obiecuję, że tak będzie. No daję słowo honoru, że dotrzymamy tego, co mówimy. Jestem zadowolona. Mam nadzieję, że ten bar będzie dalej prosperował. Ogłaszam bar Agata najpyszniejszym barem w Polsce. Ale życie tego baru wisi na włosku przez nieodpowiedzialność prezesa i pana Bogdana. Okej, widzowie, chwila prawdy. Tak naprawdę, jeśli menedżer i prezes się ogarną, to jestem przekonany, że to dalej istnieje, bo no kurczę, czy jest coś lepszego niż dobre i tanie jedzenie? Nie ma. I dobra, sprawdźmy. Jak to się nazywa? Bar dla Agaty. Tak, proszę, bar dla Agaty. Nie! Ojoj. A ciekawe, pracownicy odeszły i z tego, co tu czytam, odeszłyśmy i zakładamy własny bar. Mamy już nawet menedżerkę. To chyba takie, wiecie, uszczypliwe dla tego menedżera. Jak się nazywa ten nowy bar? Bar pracowniczek z baru dla Agaty. Jak się nazywa ten bar? Chcę wiedzieć. Planują w pierwszej połowie czerwca, ale to miało być w 2023, a póki co to nie wiem, czy otworzyli, czy nie, ale to jest fajny pomysł, bo założę się, że jakby one otworzyły swój bar, to by poszło lepiej, po prostu. No i tyle, widzowie, no. Eluwinka, bo muszę lecieć do lekarza.